Może nie było takiego przebojowego utworu pogodnego, nazwijmy takiego, który to jest, to przeważnie Eurowizje wygrywają, no, ale z drugiej strony wygrywają utwory z patosem, poważnie. Jeden był, tylko że w refrenie miał la la la. Tak, tak. I właśnie, no, teksty to tak, wszyscy chcą po angielsku pisać, a to są no, często bardzo duże banały, no, kalki tekstów no, angielskich, prawda? Smutna sprawa. Ale i w melodii nie było chyba nic, co by wybijało, co by sprawiło, że ta melodia tam zapadła, była wyjątkowa. Na pewno. No nie było takiej wybijającej się rzeczy bardzo muzycznie. Ale Kasia Moś to jest najlepsza z tych 10 propozycji? No tak, okazało się, że tak, że to była dobrze rzecz dopracowana. Aczkolwiek się okazało potem, że to szkocka produkcja, prawda, Szkoci zrobili i to trochę tak... Szkoda, że no, ale brzmiało dobrze, tak. Ale to dla naszych producentów tutaj w kraju jakiś jest to sygnał, że no, trzeba się brać do roboty, jakoś się rozwijać jeszcze bardziej. No ale zobaczymy, jak to pójdzie tam w tej Irlandii, w Kijowie, tak teraz. Bo ja byłem w Irlandii kiedyś dyrygentem i się co pomyliło. Ale w każdym razie no, z troską trochę patrzę, co to będzie, bo... Tutaj wizualne rzeczy były fajnie dopracowane. Mam nadzieję, że to na Eurowizję też znajdą się pieniądze, żeby tam oprawę jakoś wzmocnić. No ale no właśnie tak, że ta rys indywidualnej jakości jakiejś specjalnej i troszkę polskiego akcentu, inności, no by się przydał.